Witajcie! W ciągu ostatnich kilku tygodni wprowadziłem sporo modyfikacji do swojej drukarki, którą pewnie już znacie z ostatniej recenzji. Jeżeli jednak jej nie widzieliście, to w prawym górnym rogu macie link do tego filmu. Niektóre ulepszenia, które wprowadziłem, są bardziej inwazyjne niż te, które pokazywałem przy okazji testów. Część z nich wymaga wiercenia w konstrukcji, a inne wyposażenia się w dodatkowe śrubki czy części, dlatego nie omawiałem ich przy okazji recenzji. Nie przedłużając, przejdźmy do pierwszego ulepszenia. Podczas dłuższych wydruków zdarzało mi się, że filament sam odwijał się ze szpuli. Stwarza to ryzyko, że zwyczajnie gdzieś się zaczepi i zablokuje, dlatego wydrukowałem niewielki uchwyt, który zapobiega takim sytuacjom. Standardowo do poziomowania stołu trzeba używać śrubokręta, co na dłuższą metę nie jest zbyt wygodne. Możemy sobie to ułatwić, zamieniając standardowe nakrętki motylkowe na zwykłe, umieszczone w wydrukowanych obudowach. Następnie musimy rozwiercić gwinty na płycie trzymającej grzany stół wiertłem minimalnie większym niż średnica śrubek. Następnie na śrubki zakładamy podkładki, mocujemy do stołu nakrętkami i składamy wszystko w kolejności odwrotnej do rozkładania. Ja dodatkowo założyłem wydrukowane podkładki pod sprężyny, które ustawiają je w osi śruby. Dzięki tej modyfikacji poziomowanie stołu staje się znacznie bardziej wygodne, a zarazem szybsze. Żeby rozwiązać problemy z odklejającymi się wydrukami, zakupiłem Build Tag, czyli naklejkę o specjalnej fakturze, do której materiał dobrze się przykleja. Założenie go jest bardzo proste, bo wystarczy odkleić starą taśmę, najlepiej potem odtłuścić powierzchnię stołu, a następnie przykleić go jak dużą naklejkę. Niektórzy z Was polecali mi niebieską taśmę malarską, której używa sporo osób zajmujących się drukiem 3D, czy też szkło. Z tego co wyczytałem, taśmę trzeba co jakiś czas wymieniać, bo po prostu się zużywa, a szkło smarować klejem, spryskiwać lakierem do włosów lub jakimś specjalnym specyfikiem. Ani jedno, ani drugie rozwiązanie niespecjalnie mnie przekonywało. W międzyczasie dowiedziałem się o istnieniu czegoś takiego jak Build Tag i pomimo mieszanych opinii, które czytałem na jego temat, zaryzykowałem i kupiłem go. I ostatecznie nie żałuję, bo po dobraniu odpowiednich parametrów wydruku, a w szczególności tych dotyczących pierwszej warstwy, żadna część sama nie odkleiła mi się od stołu. Kolejna modyfikacja to nowe mocowanie osi X. Zdecydowałem się na nie głównie ze względu na to, że mają wbudowany napinacz paska. Oprócz tego są lżejsze, bardziej kompaktowe i prostsze w budowie od tych standardowych, poskręcanych śrubkami z wielu różnych kawałków. Nie polecam jednak tej modyfikacji mniej zaawansowanym użytkownikom, ponieważ dopasowanie jej części może niektórym sprawić problemy. Otwory pod prowadnicę trzeba rozwiercić do odpowiedniej średnicy, bo pasowane są tak ciasno, że bez tego ciężko byłoby je włożyć. Trzeba także samemu wykonać otwory pod przełącznik od osi X. Jeżeli jednak się na to zdecydujecie, to musicie też wydrukować sobie uchwyt na krańcówkę osi Z, ponieważ zamontowana standardowo nie zostanie aktywowana przez nowe, trochę mniejsze mocowania. Dodatkowo pozwala ona łatwo zmienić pozycję przełącznika, co może być szczególnie przydatne, jeżeli drukujecie na szkle. Żeby ułatwić sobie zmianę filamentu, wydrukowałem taką oto małą, niepozorną część. Umieszczona wewnątrz ekstrudera znacznie ułatwia wprowadzenie filamentu. Do ekstrudera warto jeszcze założyć taki oto dystans, dzięki któremu przy dokręcaniu śrub wentylator nie jest wyginany i wciągany pod radiator. Dodatkowo sprawiło to, że radiator nie naciska na wajchę, którą teraz można wcisnąć znacznie łatwiej. Podczas długich wydruków zauważyłem także problem z mocowaniem szpuli, którego używałem dotychczas. Szpula obraca się razem ze śrubą, przez co odjeżdża na bok, a po jakimś czasie może po prostu spaść z uchwytu. Żeby sobie z tym poradzić, wydrukowałem nowe mocowanie wykorzystujące łożyska. Zaciska się ono na szpuli, dzięki czemu całość może się swobodnie obracać względem śruby. Z ciekawości sprawdziłem, ile czasu całość się obraca po mocnym zakręceniu. I uwaga, szpula obracała się prawie 10 minut. O, taka ciekawostka. Z tym mocowaniem możemy być spokojni, że podczas wielogodzinnego wydruku szpula nie spadnie nam z uchwytu. Wcześniej sprawdziłem też jedne z bardziej popularnych mocowań na stronie Thingiverse, ale ich nie polecam. Żeby zamocować szpulę z ich pomocą, musimy ścisnąć je nakrętkami, ściskając tym samym łożyska. Wytworzona w ten sposób dodatkowa siła osiowa utrudnia im swobodne obracanie się, a w rezultacie szpula i tak obraca się wraz ze śrubą. Po jakimś czasie postanowiłem nasmarować łożyska, ponieważ standardowo nie ma go tam za wiele, a dodatkowo miałem nadzieję, że trochę je to wyciszy. Użyłem do tego typowego smaru litowego. Jeżeli będziecie to robić, to smarujcie jedynie kulki i pamiętajcie, że smaru naprawdę nie potrzeba wiele. Jeżeli dacie go za dużo, to nadmiar i tak zostanie na prowadnicach i będzie tylko niepotrzebnie zbierał kurz. Próbowałem też używać wydrukowanych łożysk ślizgowych, ale ich tarcie statyczne nawet pomimo nasmarowania i próbowania różnych rozmiarów było na tyle duże, że moim zdaniem znacznie przyspieszyłoby to zużywanie się pasków, jak i łożysk w silnikach.
Pracowały oczywiście znacznie ciszej, ale ostatecznie powróciłem do oryginalnych. Z czasem zauważyłem, że akrylowe płyty trzymające pasek osi Y odkształcają się podczas napinania go. Uznałem, że przy szybszych ruchach stołu może to wprowadzać jakiś błąd i dlatego wydrukowałem sobie takie oto wzmocnienia ramy. Założone z przodu i z tyłu drukarki powinny wzmocnić konstrukcję oraz poprawić jej stabilność. W końcu przyszedł także czas na osłonę zasilacza, która dodatkowo pozwala na zamontowanie gniazda zasilania wraz z przełącznikiem i bezpiecznikiem. Dzięki temu możemy łatwo włączać i wyłączać drukarkę, co może nie jest niczym niezwykłym, ale standardowo trzeba po prostu wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, więc jest to jakieś udogodnienie. Początkowo stół po jakichś 10 minutach grzania bardzo niechętnie, ale osiągał temperaturę 100 stopni. Aby ograniczyć uciekanie ciepła dołem, a tym samym zwiększyć trochę jego wydajność, dokupiłem taką oto izolację cieplną. Okleiłem nią jego dolną część, dzięki czemu w podobnym czasie grzania osiąga temperaturę około 106 stopni. Standardową osłonę ekranu zastąpiłem nową, która przylega znacznie lepiej, a poza tym kolorystycznie pasuje do reszty modyfikacji. Ten upgrade nie ma żadnego większego zastosowania, ale zwyczajnie mi się podobał. Niestety nowa osłona jest nieco szersza niż standardowa, co uniemożliwia założenie zrobionego wcześniej uchwytu. Zaprojektowałem więc nową, trochę dłuższą belkę, co rozwiązało ten problem. Przy okazji zwróćcie uwagę na różnicę w jakości powierzchni między nimi. Prowadnice osi Z są jedynie zabezpieczone przed wysunięciem się w górę. Nic nie kasuje luzów między nimi a otworem, co może wpływać negatywnie na pozycjonowanie głowicy. Żeby sobie z tym poradzić, zaprojektowałem taką oto część, która dodatkowo miała za pomocą łożysk ostatecznie ustabilizować śruby trapezowe. Duże otwory u góry drukarki, pozwalające ruszać się im na boki, nie są jednak zrobione bez powodu. Wielu z Was o tym pisało, a także sam czytałem dużo informacji na forach na ten temat, ale nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził tego osobiście. Takie zablokowanie śrub sprawiło, że ruchy, które wykonywały wcześniej poprzez łożyska, zostały przeniesione na całą konstrukcję. Sprawiło to, że ściany wydruków stały się pofalowane. Usunąłem więc łożyska z wydrukowanych wcześniej części, a te założyłem z powrotem. Dzięki temu problem pofalowanych ścian zniknął, a dodatkowo prowadnica u góry drukarki została lepiej przymocowana. Ta część ogranicza trochę maksymalną wysokość wydruków, ale ja tak wysokich elementów robił raczej nie będę, a w razie czego zawsze mogę ten element odkręcić. Do zablokowania prowadnicy u dołu drukarki wykorzystałem śruby dociskowe. To samo można by zrobić u góry, ale tam jest na to trochę mniej miejsca. W ramie wykonałem otwór wchodzący w ten na prowadnicę, uważając na to, żeby nie zahaczyć o śruby, które są w pobliżu. Następnie nagwintowałem go, wkręcając i wykręcając śrubę o takim samym rozmiarze jak śruba dociskowa. Zdecydowanie lepiej sprawdziłby się tutaj gwintownik, ale zwyczajnie nie miałem żadnego pod ręką. Po wszystkim wystarczy wkręcić śrubkę, która naciskając na prowadnicę zabezpieczy ją przed ruszaniem się na boki. To samo zrobiłem z drugiej strony. Niektórzy z Was pewnie zauważyli, że śruby trapezowe wystają u góry znacznie bardziej niż było to pierwotnie. Element łączący silnik ze śrubą ma za zadanie przenosić jedynie moment obrotowy, jednocześnie pozwalając jej poruszać się na boki. Zamocowanie śrub w sposób, jaki proponuje nam instrukcja, moim zdaniem może ten ruch trochę ograniczać. Mocując je, zostawiając trochę przestrzeni nad osią silnika, mamy pewność, że jej ruch nie będzie ograniczany. W międzyczasie dorobiłem sobie też uchwyt ułatwiający regulację naciągu paska, którego niestety autor mocowań nie zrobił. Następnie wgrałem w drukarce nowe oprogramowanie o nazwie Marlin. Ma ono trochę dodatkowych funkcji, usprawnień, trochę lepiej zorganizowane menu, a do tego podczas wgrywania go mamy kontrolę nad praktycznie wszystkimi parametrami drukarki. Jeśli ktoś chce, to dzięki temu może na przykład zamocować i skonfigurować sensor położenia stołu. Ja tego akurat nie robiłem, bo aktualnie taki sensor wydaje mi się zbędny. System można też zainstalować z menu w języku polskim, ale że przyzwyczaiłem się do angielskiego, to taki też sobie wgrałem. Ponadto jest on na bieżąco rozwijany, więc jakiś czas pewnie pojawiać się będą aktualizacje. Jego konfiguracja i wgrywanie to jednak opowieść na osobny film. Ostatnia, a zarazem dość ważna modyfikacja to dodanie układu z tranzystorem MOSFET, który trochę odciąży nam płytę główną drukarki. W standardowej konfiguracji płyta lub przewody zasilające nie do końca wyrabiają, co objawia się spadaniem obrotów wentylatora po włączeniu grzania stołu. Jeżeli się wsłuchacie, to powinniście teraz to usłyszeć. Aby zamocować moduł, wydrukowałem sobie takie oto części. Niestety paczka z moim układem gdzieś się zawieruszyła i do dziś go nie dostałem. Zamówiłem więc kolejny z większym radiatorem, do którego musiałem wydrukować nieco inne mocowanie.
Podłączenie tego układu jest bardzo proste, a schematy pokazujące sposób podłączenia bez problemu znajdziecie w sieci. O ile nie macie problemów z odróżnieniem plusa od minusa, to podłączenie tego układu nie powinno sprawić Wam trudności. Dzięki temu ulepszeniu dość duży prąd, który standardowo płynie przez płytę główną do stołu, omija ją i płynie do niego bezpośrednio przez moduł. Zmniejsza to ryzyko jej uszkodzenia, a do tego niweluje problem ze zwalniającym wentylatorem, zapewniając tym samym bardziej stabilny prąd płynący na silniki krokowe. Zamocowanie modułu w taki sposób utrudnia trochę dostęp do slotu karty pamięci. Można oczywiście zaprojektować inne mocowanie, ale w tym przypadku zwyczajnie mi się nie chciało. Zamiast tego dokupiłem taki oto, nazwijmy to, przedłużacz do karty. Końcówkę wpina się do gniazda zamiast karty pamięci, a na końcu taśmy mamy slot na kartę, który możemy umieścić w dogodnym dla nas miejscu. Nie polecam jednak chować taśmy w pobliżu elektroniki, tak jak zrobiłem to na filmie. Wprowadzało to błędy w komunikacji między kartą a drukarką, przez co głowica podczas wydruku potrafiła nagle odjechać sobie gdzieś na drugi koniec stołu, żeby potem wrócić na swoje miejsce i drukować dalej. No i po tych wszystkich modyfikacjach przyszedł czas na ostateczny test, czyli ponowne wydrukowanie łódki oraz kostki. Pamiętajcie, że nie wszystkie modyfikacje, które wprowadziłem, wpływają na jakość wydruku. Niektóre z nich to nic nie zmieniające w tej kwestii bariery, a inne poprawiają takie aspekty jak wygoda użytkowania czy bezpieczeństwo. Po lewej widzicie wydruk z modyfikacjami wprowadzanymi w ramach poprzedniego filmu, a po prawej z wersji ostatecznej. Różnice widać szczególnie przy prostych ścianach, które są znacznie gładsze za sprawą dokładnie ułożonych warstw. Lepiej wychodzą także mniejsze detale oraz zaokrąglenia. Ocenę tego, czy warto było te modyfikacje wprowadzać, pozostawiam już Waszej własnej opinii. W opisie filmu znajdziecie linki do wszystkich części, które wykorzystałem w tym odcinku. Chętnie dowiem się, jak wypadają Wasze drukarki w porównaniu do mojej, a w szczególności te z serii Aneta 6 i A8, także piszcie o tym w komentarzach. I to tyle w tym filmie, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobał i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco. Zajrzyjcie też na mojego Facebooka, gdzie znajdziecie więcej aktywności. Dzięki za oglądanie. Cześć!